Boże, żeby to wspólne świętowanie pozostało w naszych sercach i, że tak powiem, na odchodne zaśpiewamy za chwileczkę razem wszyscy kolędę, pójdźmy wszyscy do stajenki, ale jeszcze przed tą kolędą oddamy głos księdzu proboszczowi z parafii w Grabowie, któremu też serdecznie dziękuję za gościnność i za udostępnienie kościoła, no bo gdzież indziej lepiej można wystąpić z chórem i z zespołem, którzy wykonują kolędy, jak nie w tak pięknym kościele. Dziękuję serdecznie wszystkim za wszystko i Państwu również serdecznie dziękuję za przybycie, bo aż serce rośnie, gdy się widzi pełen kościół i wtedy jeszcze bardziej chce się działać dla społeczności lokalnej. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnym koncercie na podobnym poziomie. Dziękuję serdecznie. Mi przypada zaszczyt podziękowania. Przede wszystkim, chociaż jestem gospodarzem miejsca, to najpierw pani Ewie, która jest inicjatorem, powiedziałbym chyba także reżyserem i twórcą scenariusza tego dzisiejszego wydarzenia. Takiego naprawdę wspaniałego i miłego dla naszej wspólnoty parafialnej. Dziękuję także opiekunom tych zespołów, pani Żanecie, z którą razem pracujemy w szkole Grabowie w Małdykach. Dziękuję również panu Markowi za tak wspaniałe przygotowanie dzieci, które śpiewają i grają. Tutaj w przypadku chóru i zespołu widać, jak można nad tak żywiołową grupą, jaką są i dzieci, i młodzież, tak wspaniale zapanować. I jest to, bym powiedział, dla mnie osobiście wspaniała uczta dla ducha, dla, no, można powiedzieć, dla uszu, ale przecież uszy są po to, żeby słuchając ubogacać ducha. Każdy udział w jakimkolwiek dobrym, oczywiście dobrym koncercie, tak jak tutaj mieliśmy tego przykład, jest, przyczynia się do rozwoju naszego życia wewnętrznego, uczura nas na piękno, na to, co w jakiś sposób wewnętrznie nas rozwija. A człowiek, który jest stworzony przez Pana Boga, jest istotą doskonałą i ma rozwijać się w kierunku piękna. Naprawdę, jak się słucha tego zespołu, tutaj w tej chwili powiem o chórze, tak.